Porozmawiamy dzisiaj o ruchach antykomunistycznych, antysowieckich na Dolnym Śląsku. Zacznijmy od Solidarności. Jak wyglądała jej działalność? NZZ Solidarność Dolny Śląsk. Ciekawy temat. W lipcu 1980 roku wybuchły pierwsze strajki na Dolnym Śląsku w zakładach górniczych Polkowice. Główna fala strajków rozpoczęła się 26 sierpnia 1980 roku od rocławskiego MPK nr 7. Na czele międzyzakładowego komitetu strajkowego stanął Jerzy Piurkowski, a strajk oparty został przez opozycyjnych działaczy z Wrocławia. Na dzień 31 sierpnia 1980 roku w MKS skupionych było 176 zakładów. MKS Wrocławski uznawał zwierzchnictwo MKS-u w Gdańsku. 27 sierpnia 1980 roku rozpoczęły się wtedy strajki w województwie legnickim. 28 sierpnia strajk objął zakłady Wałbrzycha. Od do były formułowane Postulaty. Wszędzie zaś popierano 21 postulatów zgłoszonych w Gdańsku. Strajki zostały przerwane 1 września 1980 roku, gdy z Gdańska powróciły delegacje po podpisaniu porozumień sierpniowych. Nocą z 31 sierpnia na 1 września 1980 roku odrębne porozumienie z delegacją władz podpisał. Komitet Strajkowy w Lubiniu, a 2 września MKS w Wałbrzychu. Komitety strajkowe w poszczególnych miastach przekształciły się w Komitety Założycielskie NZZ Solidarność. Już w październiku 1980 roku Dolnośląska Solidarność skupiała pół miliona członków. 3 października 1980 roku region Dolnośląski aktywnie uczestniczył w strajku ostrzegawczym, największym. Wydarzeniem była głodówka kolejarzy we Wrocławiu w dniach 20-26 października 1980 roku. Na przełomie stycznia i lutego 1981 roku Dolne Śląscy Związkowcy w ramach Solidarności poparli Solidarność w Wielkiej Górze, gdzie domagano się odwołania stań Cioska z funkcji ministra do spraw związków zawodowych i przekazanie społeczeństwu ośrodków czasowych należących do MSW i KCZPR. W dniach 29-30 czerwca 1981 roku odbył się pierwszy zjazd regionu Dolny Śląsk, skład, skład którego oprócz trzech województw weszły także, weszły także takie okręgi jak Bolesławiec, Brzeg, Kamienna Góra, Krotoszyn, Nowa Sól, Syców, Rawicz, Zgorzelec. Wybrano władzę, gdzie przewodniczącym został Władysław Frasyniuk, jego zastępcami Bednarz Sawicki-Szulc i Winnik. Sekretarzem został Szumiejko, rzecznikiem prasowym Huskowski i rzecznikiem finansowym Pinior. Na wypadek wprowadzenia stanu wojennego wydano instrukcję organizacji związków w warunkach strajku powszechnego właściwego. 3 grudnia 1981 roku z obawy przed działaniami władz PRL Pinior Bednarz Huskowski pobrali z konta w NBP 80 milionów złotych, które zdeponowali u arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła, jak wiadomo, na terenie całego kraju stan wojenny. Prawa obywatelskie zostały zawieszone, a NZZ Solidarność zdelegalizowana. Przed Związkiem i działaczami Solidarności rozpoczął się najtrudniejszy czas działania, przetrwania i walki o, o wolną Polskę. O wolną Polskę walczyła między nimi pomarańczowa alternatywa. Co to był za ruch? Co to było za środowisko? Eee, środowisko bardzo specyficzne, trochę inne oczywiście niż, eee, niż Solidarność. Pomarańczowa alternatywa eee, antykomunistyczny ruch happeningowy, który działał w Polsce. W kilku największych miastach w latach 80. XX wieku. Jej korzenie sięgają początku lat 80. Tworzyły ją osoby związane z wrocławską opozycją demokratyczną, na przykład ze Studenckim Komitetem Solidarności. Początkowo mianem pomarańczowej alternatywy nazywane było pismo, które ukazywało się podczas strajku okupacyjnego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo szybko na czele ruchu stanął Waldemar Major Fydrych który stał się niekwestionowanym przywódcą grupy. W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w nocy z 30 na 31, grudnia, 31 sierpnia 1982 roku, a więc w parę miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, Waldemar Fedrych namalował pierwsze trzy krasnoludki w trzech dzielnicach Wrocławia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że postacie krasnoludków pojawiły się na zamalowanych przez y, milicjantów w hasłach Solidarności. Te niewinne rysunki wzbudziły wśród y, mieszkańców y, Wrocławia y, wiele domysłów, emocji, y, zainteresowania. Postać niewinnego krasnoludka urosła do rangi symbolu. Sam zaś major Fydrych y, zatrzymywany był z tego powodu na komisariatach milicji obywatelskiej. Y, natomiast... Prawdziwy rozwój pomarańczowej alternaty alternatywy, pomarańczowej rewolucji nastąpił w połowie lat osiemdziesiątych. Był to czas męczenia i zniechęcenia wielu byłych już członków Solidarności wycofywania się z życia politycznego młodzieży, a pomarańczowa alternatywa pokazywała coś nowego. Umożliwiała działania nieszablonowe, działania, które wymykały się dotychczasowym schematom. Pierwsze happeningi zorganizowano w 1986 roku, a największe rozkwity przyniosły lata 1987-1988. W zagranicznych periodykach w Europie Zachodniej ukazywały się artykuły ukazujące absurdy rzeczywistości w PRL-u. Słynną była akcja rozdawania papieru toaletowego, który w tamtym czasie był towarem deficytowym podczas festiwalu, he, festiwalu Teatru Otwartego. Właśnie takie wydarzenia opisywane były w zagranicznych mediach. Kebeningi pomarańczowej alternatywy miały otwarty charakter. Do akcji mógł przystąpić każdy. Stąd zgrupowania kontestującej młodzieży liczyły od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. Największy marsz miał miejsce 1 czerwca 1988 roku, kiedy to we Wrocławiu na ulicę wyszło kilkanaście tysięcy ludzi ubranych w pomarańczowe czapeczki. Podczas innego marszu protestujący przebrani byli za Mikołajów. Znaczone były także surrealistyczne hasła, które przewrotnie obnażały absurdy życia w PRL-u. Pomarańczowa alternatywa działała nie tylko na Dolnym Śląsku, bo działała również w Łodzi, w Warszawie, w Lublinie, w Łodzi, no taką Ważną postacią był znany piosenkarz Krzysztof Skiba. Do najbardziej znanych akcji w tym mieście można zaliczyć galopującą inflację, gdzie uczestnicy biegali z tabliczką galopująca inflacja, aż do zatrzymania przez milicjantów, którym gratulowano zatrzymania inflacji. Inne głośne wydarzenia to klepanie biedy, bicie piany. To ostatnie to ubijanie piany z jajek i wylewanie piany na bruk podczas przemówień ówczesnych polityków. W Warszawie z kolei takim Wydarzenie była akcja pod tytułem Wielki meczka S Nędza FC Dobrobyt. Organizowano także rewolucję krasnali. Stosunkowo wielkie manewry Antymon SB, happening w obronie komunistycznej ojczyzny. W Lublinie zorganizowano happening, idzie postęp. Odsłonięcie pomnika Bieruta, wiążemy nić porozumienia. Po przemianach demokratycznych w 1990 roku pomarańczowa. Alternatywa no znacznie ograniczyła swoją działalność. W 2004 roku organizowano happeningi podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Jeszcze innym tematem jest Solidarność Walcząca, choć o niej porozmawiamy może szczegółowo innym razem. Przypomnijmy także rolę, znaczenie Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej. Czym była ta agencja? Mhm. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, nazywana też Agencją Wydawniczą Solidarności, Wal, Solidarności Walczącej, to działająca w latach 1982-1990 podziemna struktura wydawnicza Solidarności Walczącej. Po raz pierwszy określenie to pojawiło się w czwartym numerze, wydanym 5 lipca 1982 roku, w piśmie Solidarności Walczącej Wrocław. Zgodnie z. Ideą sygnowaną przez Kornela Morawieckiego o konieczności szkolenia i tworzenia jak największej ilości e, grup drukarskich, agencja informacyjna była bardzo mocno zdecentralizowana i rozproszona na poszczególne małe oddziały drukarskie. Dla uniknięcia dekonspiracji osoby zajmujące się drukiem nie miały osobistych ambicji wydawniczych, zajmowały się natomiast drukiem pism z dostarczanych im matryc. W połowie 1982 roku, a więc w najtrudniejszym okresie stanu wojennego, Solidarność Walcząca posiadała już 20 grup wydawniczych, a z czasem ich liczba jeszcze wzrosła. Stosowano najprostsze metody druku, to jest sitodruk. Przestrzegano ścisłych zasad konspiracji w celu uniknięcia aresztowania. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej wydawała we Wrocławiu m.in. biuletyn Dolnośląski, Solidarność Walcząca, BIS, Wiadomości Bieżące, Jednością Silni, Walka, Replika. Poza Wrocławiem Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej sygnowała takie wydawnictwa jak Podziemny Informator Katowicki w Katowicach, Solidarność Walcząca w Poznaniu, Gryf w Szczecinie. Drukowano także okolicznościowe ulotki, pocztówki, zdjęcia, plakaty, banknoty, medale, znaczki pocztowe. Agencja Informacyjna Osojdolności Walczącej od 1983 roku mm, zaczęła wydawać pierwsze książki o tematyce historycznej i społeczno-politycznej. Ich nakład y, sięgał nawet kilku tysięcy egzemplarzy. Oprócz własnych nielegalnych drukarni, y, uzyskano stopniowo także w sposób zagonspirowany możliwość druków w y, drukarniach państwowych. Wykorzystywano znajomości i dościa w zaprzyjaźnionych zakładach introligatorskich. Według Danych Biblioteki Narodowej wydanych zostało 58 książek, a niektóre źródła liczby wydanych książek szacują na blisko 100 pozycji. Papier i artykuły. Niezbędne do druku, kupowano w sklepach lub otrzymywano od zaufanych drukarzy pracujących w państwowych zakładach poligraficznych. Działalność agencji informacyjnej nie byłaby możliwa bez pomocy ze środków zagranicznych, m.in. od przedstawicielstwa Solidarności Walczącej na Zachodzie, dzięki któremu w latach 1984-1990 ukazywało się pismo Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Sukces agencji informacyjnej nie byłby możliwy Przede wszystkim bez zaangażowania się wielu osób. I tak we Wrocławiu koordynacją w działalności zajmowała się Zofia Maciejewska oraz Piotr Medoń, Cezariusz Lesisz, Tadeusz Świerczewski, Wojciech Myślecki. Za dróg odpowiedzialni byli Krzysztof Bieżuński, Barbara Sarapuk, Adam Zabokrzycki, Jarosław Chyk Ludwika Ogorzelec, Andrzej Wawrzeń, Jarosław Łuczak, Andrzej Domaracki. Do państwowych drukarni dojście organizował Aleksander Kalinowski. Za kolportaż odpowiedzialni byli m.in. Józef Kapusta, Henryk Szpala, Ewa Grzegorzewska, Paweł Zadura. Konspiracyjna działalność Agencji Informacyjnej. Nie była wolna od wpadek. Do największego aresztowania działaczy doszło 14 grudnia 1983 roku, podczas którego aresztowano 40 osób. SB zlikwidowała wówczas dwie drukarnie i przyjęto kilka tysięcy 66 numeru wydawanego we Wrocławiu pisma Solidarność, Walcząca. No tak czy owak, no było to bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia środowiska antykomunistycznego, z punktu widzenia Solidarności, walczącej z punktu widzenia, z punktu widzenia no tutaj, ruchów antykomunistycznych na Dolnym Śląsku.